Dominacja skoczków narciarskich wygrywających trzy poprzednie plebiscyty zakończona. Ich znakomitą serię przerwali szachiści, których aż troje znalazło się w gronie pięciu najpopularniejszych sportowców powiatu brzozowskiego w roku 2013. Wygrała Aleksandra Kozubal, drugi był Tomasz Bober, zaś Zuzanna Jurkiewicz zajęła piąte miejsce. Wszyscy reprezentują barwy UKS-u SP nr 1 Brzozów. Tradycyjnie najpopularniejszego sportowca powiatu brzozowskiego wybierali czytelnicy tygodnika Nowe Podkarpacie, publikującego nazwiska kandydatów, kupony do głosowania oraz numer SMS-ów. Organizatorami plebiscytu byli Starostwo Powiatowe w Brzozowie i Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Brzozowie. Takie rozstrzygnięcie to konsekwencja sukcesów odnoszonych przez szachistów w roku 2013. Aleksandra Kozubal jest aktualną mistrzynią województwa podkarpackiego, sześciokrotną finalistką Mistrzostw Polski, uczestniczką Mistrzostw Europy. Zuzanna Jurkiewicz z kolei ma na swoim dorobku m.in. czterokrotny udział w finale Mistrzostw Polski czy brązowy medal Mistrzostw Województwa. Obydwie zawodniczki wspólnie z Tomaszem Boberem występowały w drugiej lidze juniorów, a całą trójkę powołano do kadry województwa podkarpackiego. Ale jak wracasz ze szkoły, to najpierw siadasz do odrabiania lekcji czy do szachownicy? Najpierw do odrabiania lekcji. W każdej chwili wolnej trenuję. A ile czasu poświęcasz na szachy w ciągu dnia? Do 2 godzin dziennie. Biorąc pod uwagę sukcesy, to chyba optymalny czas, jaki poświęcasz szachom. A te sukcesy, które były najważniejsze dla Ciebie w ubiegłym roku? 10. miejsce na Mistrzostwach Świata i sam udział w Mistrzostwach Europy, gdzie było bardzo trudno i był bardzo wysoki poziom. Są perspektywy uczestnictwa w zawodach seniorskich? Planujemy na następny rok w lidze seniorskiej startować. No, mam nadzieję, że się uda. Trenuje Cię dziadziu? Ma to jakiś wpływ na Twoją karierę? Ma, to właśnie on mnie zainspirował do grania w szachy. Uprawiasz jakiś inny sport może? Bardzo lubię grać w siatkówkę i w szkole najczęściej właśnie też trenujemy. Trzech szachistów w pierwszej piątce najpopularniejszych sportowców powiatu brzozowskiego, no zdominowaliście ten tegoroczny plebiscyt. Dla Pana tytuł wychowawca, trener roku, taki chyba dla Pana idealny, ponieważ no, trochę tych szachistów z klasą Pan wychował, a ten plebiscyt udowodnił, że wychowuje Pan dalej. Tak. Trzeba powiedzieć, teraz dosyć zaangażowałem się, będąc na emeryturze. I między innymi dlatego, że należałoby zainteresować młodzież, obojętnie jakim sportem, że po prostu podnosili swoje umiejętności, a jeżeli chodzi o szachy, to szachy rozwijają umysł. To jest po prostu, można powiedzieć, sport i takie większe przygotowanie do przedmiotów tych matematycznych i informatycznych. Ja chciałem się pochwalić, że najlepsi uczniowie liceum ogólnokształcącego, te pierwsze pokolenia, które tutaj wychowałem, są w tej chwili albo ukończyli informatykę na Uniwersytecie Rzeszowskim, albo po prostu są ciekawe lekarzami. Patrząc tak od strony trochę szerszej, szachy w tej chwili zrobiły olbrzymią furorę na całym świecie. Tradycyjnie już łucznictwo należy do najpopularniejszych i najsilniejszych dyscyplin sportowych w powiecie brzozowskim. Tegoroczny plebiscyt w pełni to potwierdził. Wśród najpopularniejszych sportowców Wiktoria Toczek sklasyfikowana została na 4. miejscu, Agata Ryba na 6., a Dawid Lasek na 9. Wszyscy są zawodnikami ŁKS-u Sagi Tchumniska. Dodatkowo kapituła plebiscytu przyznała Wiktorii Toczek tytuł najlepszego sportowca powiatu brzozowskiego w roku 2013. Jacka Rybę uhonorowała tytułem trenera roku 2013, Dawida Laska okrzyknięto talentem roku, zaś drużyna chłopców ŁKS Sagi Tchumiska, mistrzów Polski Młodzików Hali otrzymała tytuł zespół młodzieżowy roku 2013. Do największych osiągnięć Wiktorii Toczek w roku minionym należy zaliczyć Mistrzostwo Polski Młodzików w strzelaniu 2 razy 20 metrów, 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w klasyfikacji ogólnej, 3. lokatę w Mistrzostwach Polski Młodzików w miksie z Dawidem Laskiem. 4. miejsce wśród najpopularniejszych sportowców powiatu brzozowskiego i tytuł najlepszego sportowca powiatu brzozowskiego. Który cenisz tytuł bardziej? Czy oba cieszą równocześnie?
Oba cieszą równocześnie. Muszę się przyznać, że nie spodziewałam się jednak tak wysokich lokat. Trochę tych sukcesów było w tamtym roku. Jest któryś, który cenisz najbardziej, który przyszedł najtrudniej? Tak, pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski na dystansie krótkim i trzecie miejsce w ogólnym strzelaniu. To jednak było bardzo trudne. Jakie są Twoje perspektywy sportowe w tym momencie? Jest szansa, że do seniorskiej walki o medale Mistrzostw Polski również się włączysz? Mam nadzieję. No jeszcze niestety na to nie jest pora, bo jestem troszeczkę za młoda. Jutro jadę na mistrzostwa, także postaram się zająć dobre miejsce. A jesteś już powiedzmy na celowniku trenerów kadry pierwszej? Znają już Twoje nazwisko? Nie, jeszcze nie. Tradycje łucznicze w powiecie brzozowskim pomagają w namówieniu zawodników do uprawiania tej dyscypliny? No sami zawodnicy, którzy, bo mamy zawodników i tak Wiktoria z Brzozowa czy Dawid, oni sami po prostu ściągają swoich kolegów, znajomych i to się to rozszerza. Dawniej żeśmy mieli zawodników tylko z Grabownicy czy z Chumnic, natomiast dzisiaj to już nasze działanie sięga jak Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Dubiecko, Sanok, Żmiennica, Brzozów. No ta młodzież po prostu będąc razem w klasie z tymi najlepszymi sportowcami przychodzą, próbują. Nie wszyscy oczywiście wytrzymują, ale z reguły no mamy już prawie z całego powiatu zawodników. A są oni w stanie nawiązać do tych największych sukcesów Górnika sprzed lat, między innymi pierwszej ligi seniorskiej? No myślę, że myśmy już nawiązali, bo 2005-2006 rok, gdzieśmy wygrali Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. Piotrek z Olką zdobyli wtedy tam po 4 czy po 5 medali złotych, srebrnych na Ogólnopolskiej Olimpiadzie. Dostali się do kadry, byli na Mistrzostwach Świata. Myślę, że tymi osiągnięciami żeśmy doszli już do Grabownicy, nawet może żeśmy przewyższyli. Dla Pana ten tytuł, to podsumowanie w pewnym sensie kariery zawodniczej, trenerskiej? No dla mnie to jest tak. Ja powiem tak żartem, no miałem to zrezygnować, ale tu skoro mnie kapituła wyróżniła, to dostaję taki kopa, że muszę dalej to ciągnąć, pracować, coś robić. Skoro ludzie chcą, zawodnicy chcą, to ja po prostu się muszę im podporządkować i kierować nimi. Ale teraz jest nas trzech trenerów, bo przedtem byłem sam. Teraz mamy jeszcze, jest Zdzisek Toczek, jest Marek, skończyli kursy trenerskie i jest nam lżej. Bo przy takiej grupie 30 czy 35 zawodników nie da się wszystkich upilnować. Na pozytywny sportowy wizerunek powiatu brzozowskiego pracowała cała rzesza trenerów, działaczy i zawodników starających się przyciągnąć do danej dyscypliny jak największą grupę młodych ludzi oraz zapewnić środki na funkcjonowanie poszczególnych klubów czy organizację konkretnych zawodów. Panie starosto, wyniki naszych sportowców z ubiegłego roku pokazują, że zaistnieli i na arenie ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej, czyli ta promocja powiatu poprzez sport jest dość skuteczna chyba. No, bardzo się z tego cieszymy, że takie to dzieje. Cieszymy się również, że coraz lepszą mamy bazę sportową. Na terenie powiatu mamy chyba 10 orlików, boiska wielofunkcyjne, sale gimnastyczne. To daje to możliwość rozwoju młodych ludzi w kierunku sportowym i z tego się bardzo cieszymy. Warunki są, tylko chęci trzeba. Współpraca z powiatowym zrzeszeniem LCDS dobrze się układa? Ja myślę, że bardzo, bardzo fajnie się układa. No, to już przynajmniej 12 lat ja tutaj jestem starostą i co roku ten plebiscyt organizujemy i zawsze ta współpraca jest jakaś taka na wzajemnych relacjach, partnerska, czyli taką jak ja sobie wyobrażam, czyli dobrą. Pierwsza dziesiątka 14. plebiscytu na najpopularniejszego sportowca powiatu brzozowskiego w 2013 roku. Pierwsze miejsce Aleksandra Kozubal, UKS SP nr 1 Brzozów, szachy. Drugie Tomasz Bober, UKS SP nr 1 Brzozów, szachy. Trzecie Konrad Federczak, LKS Duże Pole, tenis stołowy. Czwarte Wiktoria Toczek, LKS Sagitt Humiska, ucznictwo. Piąte Zuzanna Jurkiewicz, UKS SP nr 1 Brzozów, szachy. Szóste Agata Ryba, LKS Sagitt Humiska, ucznictwo. Siódme Anna Krzysztyńska,
KKŚ Urania Mosir Krosno Szachy, 8 Emilia Wojtas UKS SP nr 1 Brzozów Szachy, 9 Dawid Lasek ŁKS Sagit Humniska Ucznictwo, 10 Dawid Kendra SMS Mosir Brzozów Siatkówka. Tytuły przyznane przez kapitułę plebiscytu. Najlepszy sportowiec powiatu brzozowskiego w 2013 roku. Pierwsze miejsce Wiktoria Toczek, ŁKS Sagit Humiska, Łucznictwo. Drugie Damian Baran, wychowanek LKS-u i Zdebki, obecnie Stal Rzeszów Piłka Nożna. Trzecie Artur Czopor i Przemysław Czopor, BKS Jiu-Jitsu Brzozów. Trener roku Jacek Ryba, ŁKS Sagit Humiska, Łucznictwo. Trener, wychowawca Kazimierz Kozubal, UKS SP nr 1 Brzozów Szachy. Zasłużony trener Zbigniew Hanus, drużyna zespołu szkół budowlanych Koszykówka. Talent roku Dawid Lasek, ŁKS Sagit Humniska Ucznictwo. Odkrycie roku Sylwester Lusiusz, wychowanek Iskry Przysietnica, obecnie Karpaty Krosno, piłka nożna. Zespół roku Płomień Zmiennica, piłka nożna, zespół młodzieżowy ŁKS Sagit Humiska, drużyna młodzików Łucznictwo, pasjonat sportu i rekreacji Mateusz Bieleń, kolarstwo i Anna Cyparska, biegi oraz Nordic Walking, sportowcy starszego pokolenia Stanisław Baran, Brzozowia, piłka nożna, Roman Dacko, wioślarstwo, narciarstwo, kolarstwo. Gościem honorowym była Izabela Zatorska, lekkoatletka specjalizująca się w biegach górskich, zdobywczyni m.in. Pucharu Świata w tej dyscyplinie sportu. Oprawę artystyczną zapewnił zespół muzyczny Brzozowskiego Domu Kultury oraz zespół tańca estradowego Gest z Grabownicy. Galę prowadził Henryk Dąbrowiecki, uhonorowany przez starostę Brzozowskiego Zygmunta Błaża okolicznościowym grawertonem z okazji jubileuszu 50-lecia działalności sportowej i społecznej.